Cześć kochani, dzisiaj witam się z wami cieplutko, jak zawsze, w moim kolejnym filmiku i przychodzę do was z książką, która niestety mnie nie zachwyciła. Była to moja pierwsza lutowa lektura, no i nie trafiona, także pozostaje mi mieć nadzieję, że kolejne lutowe lektury w moim przypadku będą o wiele trafniejsze. Mowa oczywiście o Gnoju Wojciecha Kuczoka. O książce słyszałam bardzo dużo. Pamiętam, że kiedyś jeszcze na studiach bardzo podobała się mojej koleżance, więc kiedy zauważyłam, że trafiła w moje ręce, no to pomyślałam, że ją przeczytam. Tym bardziej, że wydawało mi się, że pójdzie mi z nią szybko. I rzeczywiście szybko mi z nią poszło. Przeczytałam tę książkę pewnie w dwa wieczory, dwa popołudnia. Dwa wieczory właściwie. A gdybym się uparła, przeczytałabym ją w jeden wieczór. Także czyta się dość szybko. Wydawało mi się, że będzie to książka mocna i ona mocna jest, ale niekoniecznie akurat w taki sposób, który gdzieś do mnie dotarł. Mam wrażenie, że po prostu ta książka w moim przypadku trafiła na zły czas, zły moment i od to wszystko. Być może gdybym przeczytała ją kiedy indziej, byłabym bardziej zadowolona z lektury, no ale do rzeczy. Na początek przeczytam wam tutaj słowa Wojciecha Kuczoka, które zostały zamieszczone z tyłu na okładce tej książki. Gnój od początku pomyślany był jako powieść antybiograficzna. Zapisałem w niej wszystko, czego nie pamiętam. To powrót do mojej ulubionej psychopatologii życia rodzinnego. Na przykładzie historii tradycyjnej śląskiej rodziny pokazuje konfrontację dwóch Śląsków. Robotniczego, chacharskiego z tym inteligenckim, arystokratycznym. To walka dwóch żywiołów, której przygląda się dziecko. I jeszcze tak na wstępie, Gnój nosi pod tytuł antybiografia. I jeżeli się nad tym głębiej zastanowić, no to rzeczywiście te słowa Wojciecha Kuczoka są bardzo trafione, bo w tej książce, jak się wydaje, jest zapisane wszystko to, czego człowiek doświadczający na przykład w dzieciństwie przemocy wymazuje ze swojej pamięci, stara się, właściwie lepiej tak, stara się wymazać ze swojej pamięci, ale to cały czas gdzieś tam w nim siedzi. Książka też jest podzielona w taki bardzo ciekawy sposób na trzy, może nie rozdziały, ale na trzy części. Przedtem, wtedy i potem. Część przedtem opowiada o pradziadku? Nie. O dziadku, można powiedzieć, głównego bohatera, o jego ojcu, o tym, jak powstawał jego rodzinny dom, tego głównego bohatera. Książka wtedy opowiada o dzieciństwie tego głównego bohatera, a potem, no właśnie, o tym, co zadziało się potem, ale nie w taki bezpośredni sposób, czyli nie o tym, co ten mężczyzna będzie robił za 10, za 20, za 30 lat. Może z samego końca książki pierwszy cytat. Uciekałem od tego domu. Uciekałem z pięściami w kieszeni, uciekałem z obrączkami na palcach, uciekałem z dziećmi na rękach, uciekałem w butach ślubnych i w kaloszach. I wszędzie tam, dokąd dotarłem, ciągnąłem za sobą cień tego domu. Im dalej uciekałem, tym bardziej się naprężał, krępował mi ruchy, spowalniał kroki. W im bardziej świetliste miejsca trafiałem, tym bardziej mnie cień naznaczał, nie zasłania im światła. Słyszałem wszędzie, gdzie się kładłem cieniem, a przez długi czas się kładłem. Przez długi czas się podkładałem ratunku, szukając w stadnych bezsennościach. To jest historia człowieka naznaczonego przez swoje dzieciństwo, naznaczonego przez właściwie całą przeszłość swojej rodziny, bo jak się okazuje, coś też sprawia, że osoby wykorzystujące przemoc wobec dzieci, no gdzieś odczuwają właśnie taką potrzebę jej wykorzystywania. To jest książka mocna, ale w taki nie bezpośredni sposób. Ona trochę, jeżeli chodzi o sposób pisania, sposób prowadzenia narracji, przypominała mi Jolantę Sylwii Hutnik. No i tutaj być może zaczęły się schody, bo ja Jolanty Sylwii Hutnik nie lubiłam. To nie była książka, która gdzieś tam przypadła mi do gustu, jakkolwiek również była książką na swój sposób ciekawą. Może też to jest kwestia tego, że nie potrafiłam w żaden sposób gdzieś przyjąć punktu widzenia tego głównego bohatera, czy też innych bohaterów tej książki. Oni wydawali mi się bardzo odlegli, bardzo obcy. Może gdyby czytała tę książkę inna osoba, odebrałaby ją inaczej. Na pewno odebrałaby ją inaczej, no bo w końcu z jakiegoś powodu przecież Gnój uhonorowano między innymi nagrodą Nike i paszportem polityki. Wojciecha Kuczoka kojarzę przede wszystkim
jako autora Gnoju, ale jest też to autor powieści Senność z 2008 roku, Spiski z 2010 oraz zbiorów opowiadań opowieści Słychane z 1999, Szkieleciarki z 2002, Widmo Krąg z 2004 i opowieści Przebrane z 2005. Nikt więc nie wiedział, że od 20 lat dziadek Alfons sypia w trumnie dębowej, którą sam sobie wyrzeźbił, bo nie chciał sprawiać kłopotu rodzinie. A i domyślał się pewnie, że zanim się ci jego krewni zorientują, zanim przyjdą sprawdzić, czemu się przestał pokazywać, pewnie zdąży wgnić w podłogę. Czy w tej książce widać Śląsk? Niby widać, ale nie do końca. Nie mamy tutaj jakichś konkretnych ulic, konkretnej topografii tego obszaru. Raczej to jest taka bardziej oniryczna, jakby wydarta wspomnieniom, o których chce się zapomnieć książka. Więc rzeczywiście to jest antybiografia. Ona ma taki charakter troszkę wyimkowy, troszkę zamglony, także jeżeli macie ochotę na coś takiego, no to pozostaje mi tę książkę wam polecić, ale no tak jak mówię, musicie uważać, bo możecie się rozczarować. Znam też dwie osoby, którym ta książka również nie przypadła do gustu, ale to też nie jest żaden wyznacznik, także to, że książka nie spodobała się mnie, też właściwie z bliżej nieokreślonego powodu, po prostu zły moment, to nie oznacza, że nie przypadnie do gustu wam. Tak się zastanawiam, czy będę chciała jeszcze gdzieś do niej wrócić i spróbować ją przeczytać kiedy indziej. Wydaje mi się, że to zrobię, natomiast nie wiem jeszcze kiedy. Mam z tą książką ogromny problem, dlatego że wydawało mi się, że ona mi się spodoba, a tymczasem takie drobne rozczarowanie. Dajcie mi koniecznie znać, jeżeli czytaliście Gnój, jakie zrobił na was wrażenie. Nie mówię o tym, że ja o tej książce po przeczytaniu nie myślę, bo to jest taka książka, o której myśleć po przeczytaniu się będzie, ale no dobra, ale jeszcze do rzeczy, o czym ona właściwie opowiada. Mamy dom wybudowany właśnie przez tego dziadka Alfonsa, dom ogromny, pomyślany z myślą o tym, że kiedyś będzie mieszkało w nim kilka pokoleń tej rodziny. W pewnym momencie historii mamy tego chłopca, właściwie wychodzącego już z okresu dzieciństwa i mamy jego ojca, tak zwanego starego Ka. I ten ojciec wielokrotnie bije tego chłopca, twierdząc, że w ten sposób go wychowuje. Wierzyłem mimo starego K, który na mszy podawał mi dłoń na znak pokoju, a po powrocie do domu wymierzał karę zaległą przed obiadem, żebym miał dobry apetyt. Kiedy zaś uciekając, kryjąc się za stołem, przewracając krzesło, powoływałem się na tę kościelną zgodę, odpowiadał: wszystko się zgadza, synek, między nami jest pokój, przecież jestem twoim ojcem. Ja nie toczę z tobą wojny, ja cię po prostu wychowuję. No i właśnie, to jest to spojrzenie na wychowanie starego K. I przypuszczam, że no, takich spojrzeń jest jeszcze w świecie całkiem sporo. W ogóle ogromne wrażenie zrobił na mnie początek drugiej części tej książki, czyli początek tej części zatytułowanej Wtedy. Teraz spróbuję wam go znaleźć. Mam. Page nie był zbyt długi, miał około 40 cm długości, był za to gruby, krępy, gumowy nachaj, twardy i wypełniony w środku. Nie żadna rurka z gumy, po takiej rurce ból jest ostry, kwaśny, mrowiący, ale zanika szybko, jak kręgi na wodzie, rozchodzi się po skórze, już go nie ma. Taką rurką nie można zrobić większej krzywdy, jeśli nie leczyć samej krzywdy bicia, samego upokorzenia. Ta część jest jakby pisana właściwie przez pryzmat właśnie tego narzędzia do wymierzania kary. Sama też ta część chyba spodobała mi się z tej książki najbardziej. Dobra, już nie przedłużam, po prostu książka w moim przypadku nie trafiona, ale będę próbowała do niej wrócić, żeby może odczytać ją w jakiś inny sposób, może w jakichś bardziej sprzyjających okolicznościach. A teraz odpowiem od razu na pytanie, które być może niektórych z was nurtuje, czyli co ciekawego czytam. A czytam bardzo ciekawą rzecz, bo te oto książkę. Ona wygląda bardzo, można powiedzieć, źle, ale nie tak źle, jak mogłaby wyglądać książka z 1897 roku. To nie jest też najstarsza książka w mojej domowej biblioteczce. No ale pomyślałam sobie, że właściwie często sięgam po książki
nowe albo książki wydane nie tak dawno temu, czyli to jest już któreś ich wydanie. Natomiast tutaj mam taką oto powieść, której tytuł, przyznam się Wam szczerze, nie mówił mi nic. Był dla mnie całkowitą zagadką. To jest powieść Antoniego Miecznika, Oannes Ohana. Nie wiem, czy dobrze przeczytałam imię głównego bohatera i powiem Wam, że mogłoby się wydawać, że taka stara książka nie może wciągnąć. Otóż może. Naprawdę mi się spodobała. Choć jest to taka typowa książka do poczytania. Ale sam ten moment przewracania kolejnych stron to jest naprawdę coś niesamowitego. Kiedy patrzy się na wszystkie te plamki na jej stronach, no to robi wrażenie. To jest jak powrót do przeszłości. No a książka poza tym w ogóle mi się nie rozwala, bo ona jest bardzo porządnie zszyta. Nie to co ten cykl o Mary Poppins, który czytałam kiedyś. On był klejony i niestety rozpadał mi się w rękach. Ta książka jest porządnie zszyta, także może z zewnątrz nie wygląda dobrze, ale w środku zachowana została naprawdę nieźle. Także ja jestem już w połowie tej powieści Antoniego Miecznika z 1897 roku. Tutaj z tym grzbietem coś trzeba będzie zrobić. Tak jak mówię, no gnój niestety nie trafił w moim przypadku na podatny grunt. Dajcie koniecznie znać, jak było z Wami. Zerknijcie też koniecznie na mój poprzedni filmik. To był filmik, w którym pokazywałam Wam strasznie dużo nowych książek, które dostałam od Maćka, mojego widza. Jeszcze raz serdecznie pozdrawiam Maćka. Jeżeli lubicie unboxingi, otwieranie dużego pudła z książkami, to zerknijcie koniecznie. No i mam nadzieję, że nie obrazicie się na mnie za to, że gnój mi się nie spodobał. No też mówię, to nie jest też tak do końca, że on mi się nie spodobał. Po prostu czegoś mi w nim zabrakło i muszę sobie chyba jeszcze troszkę nad tym pomyśleć, czego. Jeżeli już wyrobię sobie pełną opinię na temat tego gnoju, no to na pewno się do Was odezwę. A teraz do zobaczenia już wkrótce i pa, pa.